Oficjalnym patronem mojego kanału jest producent kolorowych skarpet Taka Para. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę mówił trochę głośniej, bo jedziemy garbusem, też leje, zimno jak nie wiem. 16 lipca, pogoda, nie wiem czy jest 12 stopni, zimno jak nie wiem. Garbuska odprowadzamy na wioskę, do garażu. Jedziemy zamienić auta na Opla. Także dzisiaj jest sobota, zostawiamy garbusa u rodziców, bierzemy Opla i wracamy z powrotem do Warszawy. Jeszcze Wam pokażę, jaką mamy pogodę. Taka widoczność, praktycznie zerowa. No jak nic nie jedzie sprzeciwka, to jest nieźle. Wszystko poza chodziło parą okna. Jadą samochody. Ekstra. Cały czas te 70-80 sobie utrzymujemy. Garbus wytrzymuje, także jedziemy sobie dalej. My sobie jedziemy, a jeszcze Wam powiem, że dzisiaj też byliśmy na sesji zdjęciowej. Garbus był na drugiej sesji. Także my sobie jedziemy, a Wy zobaczcie, jak wyglądała sesja. Garbuska mamy na kolejnej sesji. Tak się prezentuje. Zimno dzisiaj, wieje. Tak to wygląda. Dzisiaj 16 lipca. Pogoda około 20 stopni. Zimno. Tak przystrojony. My gotujemy drzewkiem. Czekamy na zakończenie sesji. Jedziemy odprowadzić garbusa do domu. Chowamy go do garażu koło Fiacika i bierzemy już insignię. Insignia jest w serwisie, ale to Wam powiem później. Także tak to wygląda. Sesja cały czas trwa. Jest godzina, nie wiem, po 11. Sesję kończymy po 14. Jeszcze parę godzin tylko siedzimy, coś zjemy, pocykamy zdjęcia i będziemy jechać dalej. No i dojechaliśmy do domu. Opel już tam stoi w tle, garbusek tutaj. Powiem Wam, że garbusek spisał się superancko. Dojechał, dowiózł nas w jedną, w drugą stronę. 2 tygodnie jeżdżony. Znaczy no w sumie jak stał pod blokiem, to jak poza tą sesją, to mało był jeżdżony. Przebieg na dzień dzisiejszy jest 28,270. Czyli mam dokładnie przejechane 510 km. Przez 2 tygodnie zero problemów, nic się kompletnie nie działo, spisał się super. Ale no niestety też pojawiły się problemy. Znaczy w czasie jazdy nic się nie dzieje, kompletnie wszystko idealnie, ale najprawdopodobniej poszła uszczelniacz wału korbowego, no i gubi olej. I to dość intensywnie, bo przez cały ten wyjazd na 550 km dolałem 2 litry oleju, także dosyć dużo. Będę musiał wyciągnąć silnik, wymienić ten uszczelniacz, no tyle lat stał, niejeżdżony, no miało prawo to się zniszczyć, pewnie sparciała ta uszczelka, rozsypała się. W czasie jazdy nie gubi tego oleju, bo tak jak przejeżdżałem jakiś tam odcinek 100 km i sprawdzałem ten olej, to tyle ile było, tyle taki stan, taki sam utrzymywał.
a tylko go zgaszę, to od razu ciurkiem leci. No ale mniejsza z tym, naprawimy to. Już przestawiłem garbusa, trochę cofnąłem, zobaczcie, przez 2 godziny stania tutaj tyle naleciało. Także mała plamka jest. Przestawiam go teraz po drugi garaż, tam gdzie nie ma betonu, tylko są kamienie. Witajcie, zaczynamy kolejny dzień. Garbusek stał, gdzie on jest? Tu, w garażu. Wstawiłem go na noc do garażu, bo całą noc miał padać, no i padało. Dzisiaj miało być bez deszczu, a jest godzina, zaraz sprawdzę. Jest 12:10, 17 lipca. Miało dzisiaj nie padać, a znowu lało. Przed chwilą skończyło się słoneczko. Nie wiem na jak długo. Garbus stał tutaj w garażu, zaraz go wyprowadzę na słońce, niech trochę podeschnie. Żeby ta woda, no wczoraj straszny deszcz lał, jak jechaliśmy, także wszędzie te nadkola, wszędzie woda. I chcę, żeby to obeschło, żeby no nie rdzewiał mocniej. Także wystawię go na zewnątrz i poczekam, niech trochę obeschnie. No i wstawimy go tam koło fiacika i zostaje tutaj na 2 za 3 tygodnie. Może zacznę coś przy nim robić, bo za tydzień, ten tydzień jeszcze cały idziemy do pracy oboje za nią, a następny tydzień wyjeżdżamy na wakacje, ale to wam jeszcze nie powiem gdzie, ale jedziemy niestety bez przyczepki, bo no jest ponad 2000 km w jedną stronę i przyczepki nie będziemy ciągnąć, bo mamy mieszkanie. Także jedziemy bez przyczepki i z wakacji również pojawił się filmy, bo miejsce według mnie przepiękne, ale to zobaczycie w dalszym materiale. Tak jak mówiłem wcześniej, Insignia stoi. O, Ania już robi porządki, przygotowania do wyjazdu, no bo jedziemy Insignią. Insignia jest odebrana od mechanika w tamtym tygodniu. Tato odebrał i stała tutaj. Co zrobiłem, zaraz wam powiem. O, Filip też już tam jest. Aha, czyli tu będzie posprzątane. Gdzie pani jedzie? Już fotel przestawiony. Oczywiście. Da się włączyć przebieg. Zaraz zobaczymy. Na dzień dzisiejszy mamy... Ile tam jest? 222. Taki mamy przebieg. I zrobiona jest tak. W pierwszej kolejności wam pokażę nowe tarcze hamulcowe. Nie wiem, czy to złapie ostrość. Nowe tarcze i klocki z przodu. Klocki i tarcze wjechały firmy Delphi. Także zobaczymy, jak to będzie się sprawowało. Czy będzie dobre, czy złe. I co jeszcze zrobiłem? Wymienione kompletne sprzęgło. Dwumasa, sprzęgło, łożysko, docisk. Co jeszcze zrobione? Nawet jeszcze nie zaglądałem, ale zaraz zobaczymy. Bo jeszcze jak widzieliście w poprzednich filmach, był tam z tyłu silnika wyciek oleju. Gdzieś się coś sączyło. No i tutaj silnik wygląda tak. Nie widzę, żeby coś było robione, pajęczyny. No ale gdzieś tutaj był wyciek oleju z tyłu, no i najprawdopodobniej, znaczy tak jak tu kolega mi mówił, że był no jakiś uszczelniacz uszkodzony. Także wymienił ten uszczelniacz, że już nie cieknie ten olej, także silnik jest suchutki. Zrobił jeszcze rozrusznik, bo przy odpalaniu był taki, no tak jakby się łożysko zacierało, coś takiego. Taki dźwięk dosyć głośny. Także zrobił dwumasę, tarczę komplet. Uszczelniacz ten, żeby nie ciekł olej. Rozrusznik, no i sprawdził ogólnie cały dookoła, całe zawieszenie, tam coś z wydechem miał jeszcze zrobić, bo on tak już trochę podzewiały uchwyty i w sumie nie wiem, czy coś tam podspawał, żeby to było troszkę stabilniej. Zaraz zobaczymy. Tak was włożę. Nie, widzę, że wydechu nie robił, no ale tak go przejrzał dookoła, żeby no nam wytrzymał. Bo chyba 2170 wychodzi w jedną stronę z Warszawy. No i tam będziemy jeździć 2 tygodnie, także trochę dostanie po tyłku Insignia. I za to wszystko zapłaciłem 3700 zł. Za wymianę, za części, nic mi nie obchodzi. Wstawiłem samochód, odebrałem na gotowo. Teraz jeszcze sprawdzimy sobie Fiacika. Fiacik umyty. Powiem wam, że
przejrzałem go tak z grubsza, nie to, że tam gdzieś dokładnie go przewracałem do góry kołami, wjeżdżałem na kanał, ale wchodziłem pod niego, podłoga jest naprawdę w idealnym stanie, jakby dopiero wstawiona. Tutaj jest coś takiego, także to jest do obczyszczenia i pomalowania, bo blacha jest dość gruba. No w sumie wszędzie takie te wykwity, no wiadomo, to jest Fiat, tak? Tutaj całe to podszybie, tutaj widzę, że z silikonu nawalone na grubo. Także to wszystko pójdzie do poprawy. Tutaj próg, ten próg jest w najgorszym stanie, bo tak na dobrą sprawę można zrobić ten próg i sobie już tam nim pyrkać, gdzieś tam jeździć, no ale może go zrobię troszkę, tak troszkę lepiej. Spróbuję go zarejestrować na żółte tablice. Mam możliwość zarejestrowania na białe, tak jak jest. Bo mam wszystkie dokumenty, wszystko jest, umowę, ale korci mnie zrobić na żółte tablice. No ale żółte tablice to będzie koszt około 2000 zł, to chyba wolę wpakować w niego te 2000, a zarejestrować go za te 170, czy nie wiem ile teraz rejestracja. No ale kurczę się skończyłem. Stówę przegląd, koszt rejestracji, także no powiedzmy 300 zł, tak? 300 zł to te 1700 można włożyć jeszcze w remont. Bo pewnie więcej wyjdzie, więc całkowity remont tego. Ale powiem Wam, że progi, cały ten próg plus próg wewnętrzny na lewą i prawą stronę w ocynku kosztuje 75 zł. Także już mam pododawane w koszyku te wszystkie części. Progi 75 zł, ocynkowane. Lampy też chcę wymienić, bo w lampach jest... Jak widzicie, nie ma tych na odgłośnikach, nie ma już tego chromu z jednej, z drugiej strony. Także dwie lampy chcę wymienić. A tutaj te plastiki. Dwie lampy kosztują, coś teraz podrożały, bo były za 120 zł, teraz 130 zł. Za dwie sztuki z żarówkami. Także to chcę kupić. Filterek złoty 80, nie 7,80, coś takiego. Paliwa, to patrzyłem, no opony, jak kupowałem do przyczepki, to były po 110 zł, teraz 200 zł, także będzie 800 zł za opony, bo chcę kupić 4 nowe. Felgi muszę dokupić, bo tutaj są pogięte, zapasu nie ma wcale. No i chyba tyle na ten moment. Także teraz jeszcze odpalimy Fiata, bo jak widzieliście, 3 tygodnie chyba temu go kupiłem. Już nie pamiętam. Wstawię akumulator, zobaczymy jak teraz odpali. Po tym odpalaniu, które na poprzednim filmie odpalałem, no tam był trochę problem, no ale stał. Czyli te 10 lat stał nieużywany w ogóle, to miał problem z odpaleniem. Zobaczymy jak teraz, bo wcześniej go, przecież na tym ostatnim filmie, jak go kupiłem, odpaliłem i troszkę pochodził na starym paliwie. Nic nie wymieniane, nic nie robiłem jeszcze kompletnie przy tym samochodzie i na razie, no w tym roku na pewno nie będę robił. Także zobaczymy jak teraz odpali po tych 3 tygodniach postoju. Teraz wkładam akumulator i zobaczymy jak odpali. Akumulator działa. Kluczyk. Tutaj damy ssanie. No i próbujemy. O, rozrusznik do roboty. Odpali pięknie, bez najmniejszego problemu. Jest pomocnik. Już się rozpędza ssanie. Ssanie musimy troszkę zmniejszyć. No jak widzicie, maluszek chodzi. Jedyne co to, też w sumie jak siedzę, nogi na wysokości brody, tutaj no jak chyba w każdym Fiacie ta podsufitka odpadła, właśnie sypie w rudzy. Także tą podsufitkę trzeba będzie zrobić. I ludzie takimi samochodami jeździli do Bułgarii, zapakowani w 4 osoby i nikt nigdy nie narzekał, a teraz w nowych samochodach klima nie działa, już jest wielka tragedia, bo gorąco, tak, w zimie, w lecie.
A tutaj nikt na to nie narzekał, siadali i jechali. Ale fajnie, że pracuje. Cyka maszyna. Dobra. Gasimy. Wyciągamy akumulator, wkładamy do garbusa, bo zwykle jeden akumulator na teraz na dwa samochody i na przyczepę. Ale Fiacik tutaj zostaje. Jeszcze Wam pokażę, jak wygląda podłoga w bagażniku. Bo podłoga niestety sito. Ale tutaj to tylko ten kawałek, bo tak wszędzie naprawdę, mówię Wam, blacha jest konkret. Podłogi, bo podłoga jest jakby dopiero spawana. Nowiusieńka, krztyrdzy na niej nie ma. Jedynie na tych poprzeczki takie idą podtrzymujące, to tam jest. Ale tak podłoga jest idealna. Także będziemy pomału go robić. Nie wiem, czy zrobię sam, czy komuś to przekażę. Korczy mnie zrobić samemu, ale nie mam migomatu, żeby wspawać próg. Zwykłą spawarką, no ze spawania u mnie tak trochę kiepsko. Od roku dopiero, nie no, ze 3 lata temu pierwszy raz w życiu spawałem coś sam. No i od tamtej pory trochę częściej zaczynam, próbuję coś spawać, żeby trochę złapać doświadczenia. Jakby coś tam, jak chcę sobie pospawać, żeby nikogo nie prosić. Mam spawarkę, kupiłem nową inwerterową. Także teraz jak coś chcę, to sobie wyciągam, spawam sam. Dobrze to dobrze, źle to odpadnie, przespawam jeszcze raz. Dobra, przestawiam garbusa, znaczy wystawiam garbusa na zewnątrz, żeby obeschł po tych deszczach i wstawiamy go tutaj koło Fiacika i bierzemy się za porządki w insignii. A teraz zobaczmy, jak garbusek odpali po nocy, po ulewnych opadach. Prąd jest. Bez problemu. Powiem Wam, że to jest auto. O. I wyjeżdżamy. Stawiamy go na słoneczko, niech schnie i później go chowamy do garażu. I jeszcze zobaczcie, po całej nocy stania tyle naleciało oleju, podłożyłem karton. Tutaj między kartonem nie. No to także niewiele, może już nie ma oleju. Ale no już wiem, że teraz muszę wjechać na kanał, zobaczyć konkretnie skąd to cieknie. I no wyjąć silnik, także w kolejnych odcinkach. Za, nie wiem, czy w tym roku zdążę, bo to z tym czasem teraz nie bardzo, ale w kolejnych odcinkach będzie demontaż silnika, naprawa uszczelniacza i montaż. Wszystko zrobię sam. No jedynie do włożenia silnika będę potrzebował kogoś, żeby go podnieść do góry. No ale może zrobię to na lewarku. No nieważne. Dobra, lecimy dalej. I mamy godzinę 20:40. Dojechaliśmy już do siebie, wypakowujemy bagaże. Także dzisiaj kończymy dzień. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.